Witam Was serdecznie, z tej strony Benek. Zapraszam Was z ogromną przyjemnością na kolejną porcję Huntera. Już miałem, kurczę, normalnie zjeżone włosy gdzieś coś tam się odzywa. Już miałem gdzieś włosy zjeżone na karku, bo okazało się, że weszła pewna istotna zmiana. A mianowicie. O, mam jeden punkt umiejętności, zaraz się go postaramy wydać. A mianowicie, moi kochani, wchodzi system oceny zwierząt, trofeów i biorę udział w beta testach. Zapisałem się po prostu do nich. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie właśnie wyglądało? Jak te zwierzęta będą teraz? Bo teraz już chyba są odpowiednie zwierzęta, są przyporządkowane odpowiednim klasom od jedynki do dziewiątki. Powiedzmy, dziewiątka to jest bawół tam w Afryce na sawannie, później wodny bawół, między innymi lew na sawannie i tak dalej, i tak dalej. I też wodny bawół dostał, że tak powiem, system poroża. To niestety kosztowało mnie prawie zawał, bo po zainstalowaniu tej wersji okazało się nagle, że niestety nie mam swojego save'a. Wiecie, co to oznaczało? Ja byłem po prostu przerażony. O, niedźwiedź czarny. Dzień dobry. A tam jasne, jasne, to ja, nie to. I spotted some tracks earlier, close to where you're at right now. I'll send the coordinates. Gdzie ja do cholery mam? Jest na drapieżniki szóstka. I okazało się, że save mi nie działa. Nie było możliwości wybrania kontynuuj, tylko była możliwość wybrania nowa gra. Ciary mnie przeszły, bo pomyślałem, szczerze wam powiem, że straciłem swojego save'a ze swoją całą dotychczasową karierą, którą nagrywam dla was na YouTube'a. Zczaiłem później, że stworzył sobie, bo to 8 giga ponad jeszcze, ponad musiał pociągnąć gry danych. No i ku mojemu przerażeniu patrzę, save'y zniknęły. No i sięgnąłem w struktury katalogów. Znalazłem tam save w odpowiednim numerze, bo zauważyłem, że ten beta test polega na tym, że on stworzył jakby dodatkowe katalogi dla samego beta testu i dzięki temu mogłem w te katalogi wgrać swój save, że tak powiem, ten, na którym gram i który wam cały czas tutaj staram się pokazywać. I ku mojej uciesze, po włączeniu gry ponownie odetchnąłem z ulgą, bo okazało się, że pojawił się zaświecony znaczek kontynuuj rozgrywkę i mogę cieszyć się z nowego systemu oceny. Z nowego systemu oceny zwierząt, ale również mam swojego sejma. Także biorę udział w beta teście. Nie wiem dokładnie, nie doczytałem w sumie do kiedy. Czytałem, ale po prostu nie zwróciłem uwagi, do kiedy on będzie trwał, czy to będzie tydzień, czy to będzie dwa. Aż w końcu za oczywiście chęcią graczy zostanie zaimplementowany do rozgrywki. Być może nie. Większość mówi, że to jest bardziej realistyczne. Więc jeśli jest bardzo realistyczne, to bardziej, no to tym chyba lepiej, co nie? Gdzieś tam jest niedźwiedź. Nie jedziemy zbyt głośno przecież, chociaż no słychać nas, bo plecar mam wielki.
Mam nadzieję tylko, że mi gdzieś tutaj nie wyskoczy nagle przed twarzą samiec czarnego niedźwiedzia, nie? Sporo nie nagrywałem, tydzień czasu praktycznie, ale to nie było po prostu możliwości za bardzo. Teraz weekend też mi nie było w domku. Babcia miała urodziny, trzeba było odwiedzić. Dopiero dzisiaj wróciłem. No i właśnie, jak tylko zobaczyłem, że tego typu beta test jest, no to ja jestem chętny się w to pobawić. Misiu z dzisiu, gdzie jesteś? I czy ty chciałbyś, bo przecież nie wieje w tamtym kierunku. Ty co chwilę ostrzegasz, może dlatego, że jestem trochę głośno. O, jeszcze nie wpada, no naprawdę, tego było potrzeba. Tego było potrzeba, kurczę. Chociaż może to jeszcze nie jest jakaś spektakularna ulewa. Tylko tutaj widać ślady niedźwiedziora. A my tędy nie wejdziemy. No dobra, nieważne. W każdym razie może rozejrzymy się tutaj tym niedźwiedziem. Co to jest ten znaczek zając TX? Co to jest, kurde, zając TX? Co to w ogóle za lip... Nie rozumiem. Zając? O, tam coś było? Czy mi się wydawało? Ja nie mogę niedźwiedzia, kurczę. Nie mogę na niego trafić, bo mnie znowu łapką capnie. Ale to są gęste krzaki, kurczę. No, jest też smutna wiadomość. Kobe Bryant, wielka legenda NBA, zginął dzisiaj w wypadku helikoptera. Okrutnie mnie to poruszyło, bo po Michaelu Jordanie to był zawodnik, którego po prostu karierę przeżyłem, i zawodnik tuż po Michaelu Jordanie uwielbiany przeze mnie, no. No totalny dramat po prostu jest. Może dlatego też nie mam jakoś specjalnie ochoty tutaj fikać koziołków i rozweselać was jakimiś przyśpiewkami myśliwskimi. Bardzo mi przykro z tego powodu, przepraszam. To się zmieni, ale... Bądź co bądź, przeżyłem to bardzo, bardzo okrutnie. 41 lat. Spoczywaj w pokoju. Ja się tu szlajam. Po tym lesie bez celu, nie wiem, kurczę. Zapomniałem, że jestem na polowaniu, czy co? Jakoś tak bez określonego celu?
Tak, idziemy tutaj? Możemy iść tutaj, nie? Daleko to jest? 500, 600 metrów prawie. Może być tak, że nikogo nie spotkamy. Kurczę, to naprawdę dużo zwierzyny było, bo tych śladów jest mnóstwo. Kojot, You'll proszę find bardzo. coyotes all over the reserve, so they're not the most difficult to hunt. They're pack animals, so they respond well to collars, but they can also get aggressive when alerted. So be careful. So be careful, ale nic na ten temat nie widać tam w tych napisach. No ale tu już śladów jak widać nie bardzo. Nie wie, a nie, coś tam widać. Przez tą mgłę po prostu mogło to tak wyglądać, że ciężko było cokolwiek zauważyć, ale czy on się w tamtym kierunku poruszał, co? Tam są kolejne ślady. No, potropimy troszkę. Niedźwiedź czarny ostrzega. Jest zerówka. Zajączek. No kurczę, zajączek, zerówka. O co biega? Ja go będę strzelał normalnie. Z takich pocisków, jakich zazwyczaj to robiłem, no. Co to oznacza zajączek, zerówka, zajączek, jedynka? Kurczę. Nie może być. O, jesteś kojotek? Blisko gdzieś? To może byśmy się... Wszystko, tak? No, 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 no. Ale tu mamy miejscóweczkę. Kurczę, normalnie nas nie widać, nie? Jak nam się nie uda tego kojota po prostu zaprosić tu do siebie, no to naprawdę już nie wiem, w jaki sposób będzie skuteczny. Wiatr nam super ekstra sprzyja, a kojot dość blisko jest. Z jakiego ja mam strzelać karabinka? Z 2,43? No mogę podjąć się tego wyzwania. Wydaje mi się, że do kojotów strzelało się z 2,2,3. Czy nawet nie 2,2,3, tylko 2,2, 22 LR. Mamy taką miejscówkę świetną. W życiu bym nie pomyślał, że nas tu może nie być widać. Kurczę, kojota. Chyba nie mamy, co? Jeszcze nie kojarzę teraz, czy tydzień nie grałem, tak jak mówię, przyznam się. Nie pamiętam, czy ja kojota ustrzeliłem jakiegokolwiek. A dzień dobry! Elegancko. Mamy kojocika i teraz sprawdzamy, czy 2, 4, 3. O Jezu, następny? Nie wierzę, rodzina kojotów. Pierwszy raz widzę w życiu. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Jeden chyba miał inne umaszczenie, czy mi się wydaje? Szóstka trudny? Ocena srebro? O kurczę, takie coś teraz jest? Klasa druga? Kojot, samiec, dobra, pospolity, typ sierści. Poziom trudności trudny. Brzuch, ciało, prawe płuco, serce. Dobra, ale... Wszystkie kryteria spełnione. Zwierzę natrafia na dwa razy lub mniej.
Nienaruszony narząd trofeum, czyli czaszka i odpowiednia amunicja dla tej zwierzyny. Elegancko, ocena 47,8. Dla złota byłoby 48,9. Czyli co? Tutaj musiało być siódemka na przykład? Bardzo ciekawe to jest w tym momencie. Idę zobaczyć, czy ja jeszcze jakiegoś postrzeliłem. No chyba, że mi gdzieś, kurczę, ta kula zeszła, bo... Miałem wrażenie, że oberwał. Sprawdzimy, sprawdzimy. Dostał. Jest krew. Tylko niestety będę musiał go tropić. Patrzcie, 1250 dostałem za poprzedniego. Nie trafiono w żaden organ. Co to znaczy 25 króliczek? Nie wiem. Ale pora znaleźć towarzysza. No i strzelanką nam się udało, co nie? Zauważcie, początek odcineczka. Aż tak dużo nie zdołaliśmy przejść, tropiąc tego nieszczęsnego niedźwiedzia. I od razu nam się tutaj napatoczyła rodzinka kojotów. I leży. 100 metrów uciekał. Tamte to zostały spłoszone na maksa, bo... Niedźwiedź czarny ostrzega. Chodź tu, niedźwiedź. Ciało, kręgi piersiowe. Też trudny samiec, proszę bardzo. Pospolity czaszka. Wynik sesji. Poziom trudności gatunku 100%. No dobra. Zasięg tropienia. O, już jest daleko. Po prostu chyba sobie misiu olał temat i teraz zwiewa nam. No szkoda trochę, że nam zwiewa. Pójdziemy tutaj? A no pewnie, że pójdziemy tutaj. A to dlaczego? A to dlatego, że to krzanie, ten punkcik na mapie, o, usuń to zaznaczenie, panie kolego. I pójdźmy sobie gdzieś tutaj, co nie? Zobaczyć, jak to, kurczę, się tu prezentuje teraz. Czy są jakieś zwierzęta w okolicy? Bo jak dobrze pamiętacie, tutaj przy tym rozlewisku wodnym było sporo do strzelania. I może coś jeszcze się tu pojawi. O, już słychać tam coś. A to nie, to daleko w tamtym kierunku nas to kompletnie nie interere. To jest malusieńkie jezioreczko. Dobra, tutaj. Kaczka krzyżówka, obszar bytowania. Uju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 j, kaczuszka. 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 Jeszcze nie ustrzeliłem kaczki. Odkąd gramy?
Razem w Huntera. O. I taka ładna, piękna fotunia będzie, o. W sam raz na na miniaturkę. Można by, kurczę, trafić na jakiegoś zwierzarora, nie? Może nam się uda coś jeszcze ustrzelić. A która to godzina? 15:37. To już tak prawie do nynusiania raczej. Od 9 do 13. Od 9 do 13. Czy ja nie mam czasami... Oj, dobra. Kaczki są. One będą lądowały tam? Amen! Mamy szansę na kaczuchę. Nie upolowaliśmy kaczki, nie upolowaliśmy kojota. Jest kojot, będzie i kaczka. Znaczy, tfu, tfu, jeśli się oczywiście uda, nie? Bo ja tam zrobię podchody. Ale nie wiem, jak kaczki są płochliwe. No z reguły to chyba nie powinny być takie płochliwe. Przecież, kurczę, nad stawem jesteśmy, nieraz po stawie pływają, wcale nie uciekając od nas, a są tam, powiedzmy, 15 czy 20 metrów od nas. No. Chyba, że te to i dzikie są bardziej płochliwe, po prostu tamte. Sprawiały wrażenie takie, jakby miały tam lądować. No to... To wypatrujmy kaczki jakieś. O! Odpoczywa trywialna? Nie, błagam. No, to było bardzo przykre. Ledwo je zobaczyłem, a po prostu się zwinęły. O, następne? Nie, wydawało mi się, że to następne kaczki, które się zwinęły. Nie, chyba po prostu pójdę do domku. Troszeczkę chaotycznie dzisiaj gram. Kurczę, wszystko jest... Ach... Nie mogłem skupić myśli po tej... po tej tragedii. Połóż się spać. No i jeszcze raz. Siódma rano. Kaczka krzyżówka. Tylko na kaczki też powinny być babiki. Są takie specjalne plastikowe kaczki, które się ładnie rozstawia. Kaczki z daleka lecące to widzą i sobie o ładnie wtedy lądują. A my cichaczem strzelamy. Trzeba będzie się zaopatrzyć w te wabiki. No może nie na tą chwilę. Jak widzieliście, można się
Można było tą kaczkę, do tych kaczek strzelać. Mogliśmy to zrobić bez problemu. No niestety nie wyszło nam. Kaczki wyniuchały nasze zamiary i uciekły. Znowu leje. No to Leyton. Dlatego leje. Tak, dobrze, dobrze idziemy, dobrze idziemy. Obszar bytowania, kaczka krzyżówka. Tu jest ambona. Nudny i przygnębiający na odcinek jest łoś. Łoś sobie poszedł. Może i dobrze, ale to jest kurczę znowu śladów, mnóstwo, masakra jakaś. Czy te zwierzęta sobie tutaj spacerowały w nocy? Nie, no przed chwilą odchodzi. W deszczu powinny nas słabiej słyszeć, a my mieliśmy też umiejętność do odblokowania, co nie? Tak, punkt umiejętności 3 na 3, 3 na 3, 3 na 3, o. Zmniejsza twoją widoczność we mgle, zmniejsza twoją widoczność w deszczu. Nie wiem, czy chcę na to wydać. A w niższym zasadzek jest ujawnienie informacji o tym, na ile zwierzę świadomych pobliskich zagrożeń. Aha. Dobra. I to by mi bardzo pasowało. Bo będę mógł. Jezu, co za pogoda. Bo będę mógł dowiedzieć się coś na temat tego właśnie, czy zwierzę zdaje sobie z tego sprawę, że ja na przykład jestem dość blisko. No, niemałe te ślady, niemałe. Taki kurcze gościu. Szok. Biegachni. Może nam się uda go spotkać. Może nam się uda go spotkać. Jakbyśmy tak czekali do 9, kto wie, czy się nie pojawią. 9:30 niby. Powinny tu łazić. To był taki kurczę chyba łośniczego sobie. 540 kilo. No, kaczek nie widać, jak widzimy, jak nie widzimy. To są te tory kolejowe, a tu jest jakieś nieodkryte, nieznane miejsce. 6 minut na piechotę. A kupsztalek. A kupsztalek świeży. Podejrzewam, że w tamtym kierunku szły. O. No i mamy tutaj już o trywialnego. Spokojne, jest zwierzę spokojne, bo zajada. Wiatr w tamtym kierunku nie wieje. Więc jest szansa, żeby. Łosia chyba. Ja mógłbym strzelać w głowę. Próbować, bo jest też do zdobycia umiejętność
To znaczy ten cały achievement, którego się można dorobić w trakcie grania na produkcji, który odblokuje mi się po trafieniu do 10 zwierząt w mózg, czy 5, bo to ja już teraz nie pamiętam. Ale do godziny tej, której ja tutaj oczekuję, jeszcze kawałek czasu jest, więc ja mógłbym sobie spróbować zginął. Dobry strzał. To był very good shot. Pójdziemy sobie z drugiej strony i przy takiej kabonie, jaką teraz mamy, będziemy mogli postawić tą ambonę, nie? Tutaj jest. Może i się uda coś z tym zrobić. Przydałoby się. To jest godzina 7:19. Tak więc jeszcze czasu troszkę jest, zanim one tutaj będą przychodziły, jeśli będą przychodziły. Oczywiście. Idę zebrać upolowaną zwierzynę, dostać kasę za to. No, to jest to. Jak mi się udało to... Oj nie, spadła kula. Troszeczkę wyżej trzeba było, ale dobra. Dolna część karku, o cholera, taki strzał prosto w kręgosłup, niesamowite. Brak oceny, bo trywialna była. Tutaj co mamy? Wszystko odpowiednie. Ocena 0? Poziom trudności gatunku 50%? Kolejne upolowania 60? Dziwne. No dobra. Musimy się z tym pogodzić, że przy trywialnym jest to niestety 0 punktów. Kasa jest, wszystko się zgadza. Tylko, że 0 punktów. Zobaczymy, czy w ogóle to ma sens, żeby stawiać tam ambonę. Już teraz nie pamiętam, czy to z jakiego powodu jej nie postawiłem po prostu. Dojdziemy na miejsce i się przekonamy. Jak widzimy, też sporo zwierzaków chodziło. Jejku, jejku, czy może być jakaś ładna pogoda, chociaż przez chwilę? No proszę. Teraz jest kilka wśród drzew, jak to kurczę w ogóle wygląda. O kurczę, tam są jakieś mulaki, coś w tym stylu.
Cała ekipa tam wiała. Ja muszę postawić tam tą ambonę koniecznie. Koniecznie muszę postawić tą ambonę. Ciekaw jestem, czy je spłoszyłem, czy one po prostu tak od siebie sobie powędrowały w tamtym kierunku, nie? Ciekawe, kurczę, co jest grane. Nareszcie przestał padać. Tam jest wzgórze. Także nie uciekną albo w jednym kierunku, albo w drugim kierunku. Jak mniemam. Zamarłem. Ale udało się co najmniej coś upolować. Przynajmniej wiemy, jak działa ten nowy system. Gierka się zmienia. No dobrze, dobrze, że pracują nad nią, że nie zostawiają tematu, tylko wciąż coś poprawiają, coś dodają. To jest bardzo ważne, żeby produkcja mogła przetrwać. Trzeba nad nią po prostu pracować. To jest ich dziecko, prawda? Nie wiem, zgodzić się teraz postawić tą ambonę, czy nie? Jak ona będzie miała tej... Jak będzie spełniała swoją rolę, czy nie? Mi się wydaje, że zbyt dużo tej... No dobra, mamy w sumie dużo kapusty nazbieranej. O! Tam coś jest, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się, kurczę, jakieś omamy wzrokowe. Dobra, no ale mamy fundusze, to dlaczego mielibyśmy sobie nie postawić ambonki, nie? O nie, no 1700. To jest taki po prostu domek. No dobra, 1700 to jakiś, nie jakiś specjalny wielki pieniądz. Cienkie. Cienkie polowanie dzisiaj. Zwierzęta mi uciekły. O, tutaj właśnie szła cała ta zgrajaja. Czy myślicie, że opłaca ich troszeczkę potropić, czy... Kto tam? No nie wiem, no. Nie, to chyba nie były łosie. Tutaj też się łosie zbierają?
dużo jest tych kurczę, terenów takich w miarę fajnie pootwieranych, a tak dziwnie ustawili tą budowlę, którą przed momentem miałem okazję odblokować. No, mulak białoogonowy. Miałem rację. One dopiero tu były. One dopiero tutaj. One są gdzieś tutaj super blisko, kurczę. Muszę upatrzyć samca, muszę upatrzyć samca jakiegoś fajnego, Holender. Ale je tu słychać. Czy ja do mulaka strzelam 2-4-3? Chyba tak. W każdym razie najpierw ja muszę wziąć aparat do ręki i przybliżenie jakieś zrobić, żeby mniej więcej dowiedzieć się, czy one gdzieś tutaj są. Zbadaj trop, musi ten napis wiecznie tu, kurczę, ten świecić. No gdzieś tutaj też łaziły z tego co widzę. Mogły gdzieś w tamtym kierunku pójść. Mnie znowu nie widać. Gdzieś w cieniu, w kolonach drzew. Najprawdopodobniej to kurcze, jak już miałoby coś przyjść, to przyjdą samiczki, a nie kurcze 100-kilowy. Tutaj były, ale tędy przechodziły. No po prostu kurcze. Straszna. Straszna sytuacja. Siedziało tutaj, bo widać, że jest trawa zagięta. Coś mi się wydaje, że ciężko będzie tutaj spotkać tego mulaka. Dopiero tu były. To jest akurat łoś. Cienko to widzę. Cienko to widzę. Był kojocik, miała być kaczuszka, nie było.
Pani Łosiowa padła ofiarą też. No i na dzisiaj to chyba wszystko. Żegnam was, moi drodzy. I z wielką, oczywiście z wielkim entuzjazmem i radością zapraszam do kolejnego odcineczka z Huntera, bo ja chyba teraz nie ucieknę. Tak? Co by tu zrobić? Kurczę, tu jest ciężko dojść. No, tak zrobimy. Szybką podróż. Dziękuję za uwagę. Czymta się, a ja za chwilę będę nagrywał kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa.